Szanowni Państwo, taki króciutki bardzo fokszot. Jest to chyba już czwarty Ibanez pod rząd, którego tutaj u Artura rozkręciliśmy. I w czwartym z tych Ibanezów jest taki kawałeczek zawsze takiego jakiegoś papierku, kawałek ściernego albo jakiejś takiej podkładeczki. Ten jest nawet sygnowany oficjalnie. W 1985 roku jeszcze sygnowali. Mamy takiego Roadstara tutaj. No i generalnie jest to taki standard, że pod gryfem w Ibanezie, w komorze jest taki papierek, słuchajcie. Nie wiem, znaczy wiem po co, no to jest po to, żeby nam jakoś kąt regulować, ale dlaczego akurat regulują to papierkiem i dlaczego się to zdarza w każdym Ibanezie, którego ostatnio napotkaliśmy, tego akurat nie wiem. No nic, taka króciutka zajaweczka tutaj. Człowiek w pracy działa. Fajnego Fogowicz, którego pozdrawiamy, przyniósł do Artura fajnego takiego Ibaneza. Ma szlifik progów. Szlifik został wykonany. Wyczyszczona podstrunnica i teraz składamy gitarkę do kupy.